Witam Państwa najserdeczniej. Kolejny odcinek z serii o podatkach i prawie podatkowym z oczywistych względów wraca do nowelizacji pierwszolipcowej, która 9 czerwca została już uchwalona. Parokrotnie o niej mówiliśmy, ale widzowie przypominają się, żeby wracać do tego zagadnienia. Jest bardzo duże zainteresowanie, więc no, widzimy to w naszej działalności dydaktycznej i doradczej Instytutu, tymi problemami. I chciałbym się tylko odnieść do jednego dzisiaj wątku, zresztą zasugerowanego przez widzów. To jest uchylenie z dniem 1 lipca artykułu 53a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ja przypomnę, że przepis ten wprowadził od 1 lutego tego roku obowiązek ciążący na płatnikach z tytułu zaliczek na podatek dochodowy dochodów ze stosunku pracy szeroko rozumianego oraz umów zlecenia oraz na organach rentowych obowiązek zmniejszenia zaliczki przez niepobieranie jej części. Przypomnę, jeżeli przychody podatnika w danym miesiącu nie przekroczyły 12 800 zł z tych źródeł, płatnicy mają obowiązek zastosować ten przepis. Ten przepis mówił tak i mówi do końca lipca tego roku, że należy obliczyć zaliczkę należną na podstawie przepisów obowiązujących na dzień 1 stycznia tego roku, czyli 17% minus ewentualnie 425 zł, jeżeli podatnik złożył PIT-2. I tu pomijam problem kosztów, bo to jest jakby nie jest to istotne. I obliczyć tak zwaną zaliczkę obliczoną, czyli zaliczkę według stanu prawnego na dzień 31 grudnia zeszłego roku, czyli stanu nieobowiązującego, gdzie ta zaliczka wynosiła 17%, ale pomniejszona o 7,75% kwoty pobranej składki na ubezpieczenie zwrotne i zmniejszona o tą kwotę, no taką tam niewiele ponad 40 zł, która to wynikała, to kwota w przypadku, gdy ta zmniejszająca podatek rozliczona na jeden miesiąc, która została dodana, która wtedy, kiedy podatnik złożył PIT-2. Jeżeli nadwyżka podatku zaliczki należnej nad tą obliczoną wystąpi w danym miesiącu, czyli zaliczka obliczona jest niższa od należnej, to od 1 lutego tego roku płatnik jest zwolniony z jej poboru. Zwolniony, czyli ustawowo nie pobiera, natomiast ma obowiązek ją pobrać w tych miesiącach, kiedy kwota zaliczki obliczonej będzie wyższa od zaliczki należnej, przy czym ta kwota ma być jakby wyczerpywana w ten sposób, to znaczy owa nadwyżka niepobrana będzie w tych miesiącach, w których występuje różnica dodatnia, niepobrana, natomiast ma być pobrana w miesiącach, w których ta różnica byłaby ujemna. I jeżeli tej zaliczki obliczonej nie starczy, żeby wyczerpać tą nadwyżkę niepobraną w tamtych miesiącach, pozostałą jej część podatnik miał obowiązek zapłacić do dnia 20 stycznia 2023, czyli za grudzień tego roku, ale gdy zaliczka obliczona wtedy, kiedy jest wyższa od należnej, byłaby niższa niż suma zaliczek dodatnich, to nadwyżkę tę ustawowo nie wpłaca już płatnik, został zwolniony z jej wpłaty. No i dzięki i oczywiście tę nadwyżkę, ta nadwyżka pojawi się, nie, ona się nie pojawi. W związku z obniżką stawki z 17 do 12% ona się nie pojawi, ale pojawi się w niższej, znaczy ona się nie pojawi w tej kwocie, tylko
będzie odpowiadać różnicy, żeby dokładnie powiedzieć, różnicy między podatkiem należnym, zaliczką należną według stawki 12% za pierwsze półrocze, jako to będzie ta rzeczywista nadwyżka, która będzie, która jakby dotrze do zeznania rocznego, no a ta różnica, czyli te między 17 a 12%, jeżeli ona będzie częścią tej zaliczki, tej nadwyżki niepobranej, to ona po prostu w sensie prawnym zniknie, tak jest, bo przecież stawka 12% jest stosowana od 1 stycznia z mocy, ze skutkiem wstecznym. I podatnicy zaczęli zadawać pytanie, co się dzieje 1 lipca. I to było słuszne, bardzo ważne pytanie. Co się dzieje z tą nadwyżką? Z tą skumulowaną, niepobraną kwotą tych nadwyżek. Ona była bytem prawnym. Prawnie płatnikowi nakazywano ją, je pobrać w miesiącach, w których zaliczka obliczona będzie wyższa od należnej. Ale tych przepisów też nie ma. Stąd też w sensie prawnym to ta nadwyżka została będzie unicestwiona 1 lipca tego roku. Natomiast zostanie zaliczka za ta nadwyżka za styczeń, bo za styczeń ta nadwyżka jest nadwyżką tylko został przesunięty termin, bo wtedy, jak przypomnę, obowiązywało ten cały mechanizm, wprowadziło rozporządzenie z 7 stycznia, które tylko przesunęło termin zapłaty, a nie zwolniło z wpłaty. Mimo że część potraktowała to rozporządzenie jako przesłanka do zwolnienia z wpłaty, ale jak ktoś nie pobrał, jako zwolnienie z wpłaty, a część uznała to jako zwolnienie z obowiązku poboru. Ale jak ktoś nie pobrał mimo istniejącego obowiązku, jest wtedy płatnik całym swoim majątkiem odpowiada za niepobraną w tej części część zaliczki. No i powstało pytanie, co dalej? Jakie są dalsze losy tej nadwyżki? I tam ustawodawca dokonał w tym artykule 53a pewnego zabiegu, może nie do końca konstytucyjnego, ale skutecznego, że nakazał tą nadwyżkę niepobraną dodać ze stycznia do tej sumy nadwyżek niepobranych od lutego i rozliczać to razem w tej pełnej kwocie owych zaliczek niepobranych. No ale przepis zostaje uchylony, będzie 1 lipca i cała sprawa ulega zakończeniu. No i pytanie, zresztą nieraz zadawane, nieraz mieliśmy okazję na ten temat i na spotkaniach, i edukacyjnych, na ten temat bardzo długo debatować. Dopóki problem nie zostanie rozwiązany ustawowo, nie wiadomo, można mieć wątpliwość co do ciągu dalszego obowiązków, które w końcu powstały, tylko do 30 czerwca powstały obowiązek niepobrania i obowiązek w istocie pobrania w przyszłości. No ale jakby ciągu dalszego nie ma, bo przepisu nie ma, bo zostanie uchylony. No i jakąś odpowiedzią, chyba dość dobrą na ten problem, jest dodany w tej ustawie z 9 czerwca przepis artykułu 27 tej ustawy nowelizującej, który mówi specjalnie, 28, przepraszam, który mówi wyraźnie, zwalnia się płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia nadwyżki zaliczek, o których mowa w artykule 53a ustęp 1 i 5, czyli łącznie ze styczniem, tejże ustawy w brzmieniu dotychczasowym, niepobranej do dnia 30 czerwca ze względu na niewystąpienie różnicy określonej w tym ustępie 2-4, czyli tej różnicy ujemnej w ustawy w brzmieniu dotychczasowym, czyli zwalnia się płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia. Czyli przepis artykułu 28 zamyka ten spór zarówno za okres od 1 lutego do 30 czerwca, jak i za styczeń, bo przepis, nieuchylony przepis od 1 stycznia 53a
jakby przytulał do siebie, mówiąc obrazowo, tą niepobraną zaliczkę za styczeń tego roku. A pytania podatnicy, a jeżeli ktoś ją nie pobrał i nie wpłacił, no to został zwolniony z jej, został tym samym przepisem zwolniony z jej wpłaty, co brzmi dość zabawnie. Tak jest, bo zwalnia się w całości, zgodnie z ustępem 5 artykułu 53a, który dotyczy niepobranych zaliczek, nadwyżek za styczeń tego roku. A co zrobić, jak pobrano? No to termin został odroczony. I chyba to odroczenie w dalszym ciągu istnieje. Prawdopodobnie ten problem wróci, no bo tu dogmatyka tego przepisu obejmuje tylko przypadek niepobrania. A przypomnę, że niepobranie tej nadwyżki za styczeń było czynem zabronionym, ponieważ artykuł 50 ordynacji podatkowej, który był podstawą wydania tego rozporządzenia, nie uprawniał podatnika, nie mógł zwalniać podatnika z poboru, mógł tylko przesunąć termin pobranej zaliczki albo nie pobranej, ale płatnik powinien ją zapłacić, odpowiadając całym swoim majątkiem za niepobrane zaliczki. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za wszystkie sugestie i za zachęty i dotyczące kontynuowania niniejszego cyklu i kontynuowania problemów kosztów uzyskania przychodów, który zaczęliśmy, dwa odcinki były temu poświęcone. Prawdopodobnie do zagadnień wrócimy, ale pewnie po powtórnym zainteresowaniu problematyką płatnika, no i w ogóle zmianą, które zostają wprowadzone z 1 lipca tego roku, bo są zmianami bardzo ważnymi. Dziękuję Państwu za uwagę, do widzenia.